Dzisiaj album w nietypowym wydaniu. Jest raczej pudełko na fotomaty. Chcę wam pokazać, co znajduje się w środku. I teraz tak. Album wykonałam, album fotomaty, o tak, fotomaty wykonałam z dwóch kolekcji. Z fabryki dekoru My Little Baby Boy, ten ze słoniami, moimi kochanymi słoniami. I druga kolekcja z Candy Baby Boy. Też wykorzystałam pozostałości gdzieś tam po poprzednich pracach. Pudełeczko jest dość spore. Widzicie, jest dość grube. Na nóżkach, pod spodem oczywiście słoń. Zaraz wam powiem wymiar tego pudełka. Pudełko ma tak 8 cali na 7,1/4, w centymetrach jest to jakieś 20,5 cm na 18 i trochę, 18-18,5. Bez nóżek wysokość tego pudełka to jest jakieś 9 cm, w calach jest to jakieś 3,5 cm na tym grubszym grzbiecie. Samo wewnętrzne pudełko jest mniejsze. I teraz tak, zamykanie na magnes, magnes torebkowy. Udało mi się dostać taki bardzo cieniutki magnes torebkowy i na ten magnesik jest zamykane. Dziurkę robiłam, ponieważ musiałam przymocować magnes wcześniej do pudełka, a nie sądziłam, że będę obklejała także z zewnątrz pudełka, więc wycięte wykrojnikiem kółeczko, otwór na to, żeby można było zamykać swobodnie. W froncie, na wieczku pudełka mata na zdjęcie. Można przykleić na tą matę, można po prostu włożyć tylko pod spód zdjęcie, obciąć, więc spokojnie będzie ok. Album przeznaczony jest na zdjęcia dla chłopca, dlatego słonie. Dobra, zaglądamy do środka, a w środku same cudowności i same dobroci, czyli mnóstwo fotomat na zdjęcia. Można je po prostu umieścić osobno, można sobie wstawić osobno na przykład albumy, tak jak tutaj pudełeczko na maty i można na przykład włożyć do torebki. Więc tak to wygląda. Zaraz wam pokażę wszystko po kolei. Najpierw wyjmę i pokażę, jak to wygląda. I będę po prostu odkładała do pudełeczka. Pudełeczko jest tylko wyklejone wewnątrz. Ok, dobra. Zabieramy się za poszczególne elementy. Wszystkich mat jest po dwa. O tak, robiłam po dwa. Część jest identyczna, część się różni od siebie po prostu szczegółami, detalami, układem. Pierwsze, taki folder na zdjęcia, otwieramy w jedną stronę, otwieramy w drugą stronę i tutaj otwieramy klapkę, w jedną, w drugą stronę. Zdjęcia, jakie się pomieszczą, to są zdjęcia formatu 6x4 cale, czyli 10x15 i połowa tego formatu. I tutaj mamy kieszeń, kieszenie dwie, w kieszeni górnej dwie duże maty, w kieszeni dolnej dwie małe maty i tak. Maty są tylko podklejone białym papierem, można coś napisać, można przykleić zdjęcia. Nie będę sugerowała, co można i jak można. I tu mamy tak, wycięte z kolekcji. Tak, odwracamy i z tyłu mamy też kieszeń, w której też mieszczą się dwie maty na zdjęcia. I tutaj też jest miejsce na zdjęcie. Następny folder jest bardzo podobny. Jednak różni się układem i wewnątrz, i układem rozmieszczenia zdjęć, ale także i małą konstrukcją. Troszeczkę inaczej tutaj rozwiązałam konstrukcję. I po środku, tak jak poprzednio, też mamy kieszenie tylna na dwie duże maty, przednia na dwie małe maty i na taga. O. W ten sposób. I tutaj jedna część, wyciągamy matę, które nam zamykają poszczególne klapki. Mamy w ten sposób rozwiązane. I druga strona wygląda podobnie. I druga strona wygląda podobnie. Następna. A i z tyłu też jest kieszeń na maty. Następne maty to są w ten sposób, to są kieszenie, w których się mieści
Tutaj mniejsze zdjęcie niż 10 na 15. 10 na 15, tu mieści się zdjęcie po docięciu 9 na 13. I tu mamy dwie duże maty i z tyłu dwie mniejsze. I tutaj jest podobnie. Dwie duże maty i z tyłu też dwie małe maty. Następny folder to są takie koperty bez tej górnej klapki. I tu mieści się mata na zdjęcie formatu 9 na 13. Dwie maty na połowę zdjęcia 10 na 15, czyli 7,5 na 10 oraz tak. I z tyłu też mamy matę na zdjęcia. I tutaj jest podobnie. Jest podobny komplet jak w poprzednim. Kolejne dwa foldery. Tutaj mamy takie pudełeczko na maty. Otwieramy. Otwieramy i tutaj mieszczą się maty formatu 9 na 13. O, mieści się kilka mat podklejonych z dwóch stron białym papierem. I kolejny folder. Tutaj otwieramy zapięcie, które jest z mat. Z tyłu mamy podklejone tylko papierem. Otwieramy. Otwieramy. Tu mamy słonika. Otwieramy do góry. Otwieramy. I tu mamy układ. Układ mat prosty, portfelowy. Portfelowy taki mini albumik, który możemy sobie włożyć do kieszeni, do torebki, raczej do torebki i mieć zdjęcia swoich ukochanych najblisko. I tutaj jest podobnie. To też są dwa albumiki takie portfelowe. I otwieramy i mamy matę na zdjęcia. I drugie wygląda identycznie jak poprzednio. W ten sposób. Kolejne dwa foldery są identyczne. Ściągamy opaskę i mamy harmonijkę na zdjęcia formatu 4x4 cale, czyli 10 na 10 cm. Kolejne dwie. To są takie maty na wodospad. Mamy wodospad ze zdjęciami. Tu jeszcze na samym końcu też jest. Też jest. I tu się pomieszczą zdjęcia połowy formatu 10 na 15. I to wygląda identycznie. I następne dwie też są identyczne. Czyli po prostu otwieramy maty same na zdjęcia. Taka książeczka. Jedno i drugie jest identyczne. Podobne pudełka, słuchajcie, robi Francis Long z kanału Yours Books of Memories, czy jakoś tak. Podlinkuję wam kanał. Właśnie takie pudełko w jej wykonaniu było inspiracją do zrobienia mojego. Dobra, pakujemy. Pakujemy. I możemy oddać. To na dzisiaj wszystko i zapraszam was w kolejnym moim projekcie, który już wkrótce na moim kanale. Do zobaczenia. Cześć.